Siemaneczko, ziomeczki, witam was wszystkich bardzo serdecznie w już trzecim odcinku z serii Jak zarobić na kosę do CSGO w 2019 roku, w której przedstawiam wam strony, na których po użyciu moich kodów promocyjnych dostajecie darmowe środki, które z czasem będziecie mogli wypłacić i prawdopodobnie uda wam się nazbierać na być może swoją pierwszą kosę do CSGO. Linki do stron z dzisiejszego odcinka, jak i całej playlisty z odcinkami z tej serii znajdziecie oczywiście w opisie. Ja już nie przedłużam i zapraszam do oglądania. Wchodząc w zakładkę odbierz darmowe skiny na stronie casedrop.eu, po wpisaniu kodu referencyjnego Croxy otrzymujecie darmowe środki na otworzenie pierwszej skrzynki za darmo. Dodatkowo na stronie znajdują się giveawaye, w których szansa na wygranie skina zwiększa się w zależności od tego, ile skrzynek otwieracie. Na stronie znajduje się również dzienny bonus, gdzie szansa na coraz lepsze nagrody zwiększa się w zależności od tego, ile dni pod rząd takowe skrzynki z dziennym bonusem otwieracie. Możliwe jest również wykupienie dostępu premium, który gwarantuje wam lepsze bonusy, dostęp do skrzynek premium, dostęp do konkursów premium, większy bonus przy doładowywaniu i wiele więcej. Koszt to tylko 10 zł miesięcznie. Wchodząc w zakładkę Code na stronie easycase.pl, po wpisaniu kodu Croxy otrzymujecie darmowe środki na otworzenie swojej pierwszej skrzynki za darmo. Na stronie znajduje się również skrzynka z bonusem, którą możecie otwierać co 24 godziny. No i ostatnią stroną w dzisiejszym odcinku jest strona, z którą aktualnie współpracuję, a mianowicie GeForce Skins, gdzie po wejściu z mojego linku, który oczywiście znajdziecie w opisie, otrzymujecie darmowe środki na otworzenie swojej pierwszej skrzynki. Na stronie znajduje się dzienny bonus, który zwiększa się wraz z waszym poziomem, który zwiększacie z każdym doładowaniem środków na stronie. No i co, to by było na tyle, sprawdźcie koniecznie inne moje filmy ze sposobami na zarobek. No i co, ja się z wami żegnam, do następnych odcinków, trzymajcie się i piona.